nie spodziewałam się, że kolejna growa recenzja będzie tak szybko i proszę mnie nie pytać, czemu mam dwa pudełka. Może pewnie dlatego, że jedno jest puste i umiałam znaleźć płyty, więc kupiłam to steelbookowe wydanie. Swoją drogą, plus jeden do prestiżu. Przyznajcie, że ledwo się rok zaczął, a zaliczyliśmy już aż trzy retro rzeczy. Tak, trzeba przyznać, że coś ostatnio gry też już szybko chodzą. Może pewnie są już powoli na końcóweczce i też pewnie dlatego, że no niestety PS5 znowu poleciała do Holandii. So, katujemy PS3 i PS4. Plus jest taki, że przynajmniej gry, które wcześniej były nieco mniej oblegane przeze mnie, mogę w końcu wreszcie skończyć i mieć luzy rajtuzy. O ile nie skończą mi się oczywiście, you know, gry do ukończenia. Ale wracając, no kolejną grą, którą udało się zaliczyć, jest wydany w 2009 druga część Killzona 2. Killzona, tak. Jak wiadomo, zwiastun Killzona oczywiście wyglądał, wiadomo, bardzo interesująco, no i graficznie był szał. Faktycznie, no w praktyce finalnie gra wyglądała trochę dużo gorzej, ale wciąż jednak była graficznymi wodotryskami. Chociażby na przykład flasze przy strzelaniu. No nie da się ukryć, że też obiecywano też jeszcze w tej grze, że ta gra odpali się w 1080p. Finalnie odpala się w 720p, aczkolwiek jakoś nie wypada jakoś super gorzej. Choć nie wiem, rozdzielczość to nie jest istotna, no bo wiadomo, no bo w tamtych czasach skok z 720 na 1080p robił naprawdę ogromną różnicę, bądźmy sobie szczerzy. Teraz skok z 1080p na 4K, no w sumie machnąć można na to rękoma. Tym bardziej, że tylko nieliczni gracze grają w pełnym, faktycznym True 4K, a nie szachownicy chociażby, więc... Też nie da się ukryć, że wciąż jest więcej koneserów Full HD niż 4K, więc nie da się ukryć, że też, no ale wiadomo, no 15 lat temu taki skok z HD na Full HD już robił ogromną różnicę i był to skok milowy. Faktycznie finalnie gra odpalała się bardziej już w HD, zresztą jak można zauważyć w specyfikacjach, no jest już ostatecznie właśnie w HD. Ale czy to oznacza, że to jakaś zła gra? No nie, wciąż wygląda zajebiście, może nie tak jak zajebiście jak na zwiastunach, no ale wciąż jednak wyprzedzała swoje czasy o lata. Modele postaci są bardzo szczegółowe, a efekty w ogóle są też już przepiękne też zrobione, już nie wspomnę na przykład o wystrzałach, o wybuchach. Naprawdę graficznie wciąż Killzone 2 trzyma poziom. Ale też chcecie się zapytać, jak wygląda fabuła drugiej części? Oczywiście, no tutaj jak w FPS-ach, no tutaj nie doszukujmy się jakiejś skomplikowanej fabuły, no bo mamy oczywiście, no, Helganów, którzy są trochę wzorowani na pewnej na ideologii, która się nazywa, wiecie, nazizm. Ciężko nie zauważyć to właśnie po wystrojach, że no, żołnierze helgańscy no bardziej przypominają tych żołnierzy niemieckich, a właściwie ostatni boss, czy Raskal, to raczej przypomina mocno oficera niemieckiego. No ciężko nie zauważyć tutaj dość podobieństw do pewnej armii. No you know, o co tu chodzi. No i oczywiście zadaniem bohatera, bo wcielamy się oczywiście z Sefa, który oczywiście wraz ze swoim towarzyszem niedoli Riko właściwie mają pokonać Imperatora i zatrzymać inwazję helgańską. No i tutaj ta fabuła jest o tyle prostsza. Jeżeli chcecie zobaczyć raczej pełne zarysy, no to tutaj jest oczywiście kanał na Twitch, bo to właśnie na Twitchu zostało to oficjalnie ukończone. Choć teraz to nawet i Twitch, i YouTube, bo teraz to już Twitch zluzował akurat w ogóle restreamy do innych, więc tutaj już jest luzy zikrajtuzy i nieco Twitch już pozwala na multistreama. Nie da się ukryć, że fabularnie jest prosto, no ale jasne też do wyjaśnienia. No oczywiście gameplay to oczywiście FPS, nie da się ukryć, że też jakby na padzie całkiem się dobrze operowało. O, celownik, nik, też nawet nie trząsł się nic,
Zresztą nie wiem, czy tam stabilizatory były, chociaż da się też grać bez tego i też by się grało dobrze tak naprawdę, tylko pecetowcy jak zawsze mają urojenia. No, swoją drogą też broni mamy mnóstwo. Mamy oczywiście klasyczne karabiny maszynowe, mamy rewolwer, który jest naszą stałą bronią, która jest pozornie bezużyteczna, ale nawet całkiem przydatna jak na broń, która ma nielimitowaną amunicję i jest po prostu pistoletem. No i co ciekawe, przydaje się w takich awaryjnych sytuacjach. No i to jest jedyna broń, którą akurat nie możemy wymienić tak swoją drogą, bo resztę możemy wymienić na właśnie karabiny, na miotacze ognia, mamy granatnik, mamy oczywiście to krótkostrzelne bronie, długostrzelne. Mamy oczywiście rakietnice. Więc mamy raczej tych broni bardzo dużo, różnorodniej. No i każda z nich całkiem dobrze się sprawdza. Zwłaszcza granatnik jest idealny na większą liczbę przeciwników. No, mamy też nawet i karabin maszynowy, też dobry. I da się z tego oręża bardzo dobrze korzystać. No i jeszcze mamy kiść granatów. Sterowanie może trochę być archaiczne z tego powodu, że jest ono mega niedzisiejsze, no bo wiecie, kiedyś się z pustań tak się strzelało. Bo już nie wspomnąc o tym, że na przykład celowanie zbliżeniowe było pierwotnie ustawione na prawą gałkę, na jeszcze nie trzymałeś nawet tego przycisku, tylko po prostu klikałeś i już masz przybliżenie, co też może w dzisiejszych czasach nie pasować do dzisiejszych realiów i w ogóle strzelania, więc tu sterowanie faktycznie podobnie jak w Call of Juarez raczej należy do tych ultra archaicznych. No bo wiecie, no dzisiaj raczej jak już chcemy przybliżać, to tak robimy. No ale kiedyś większość strzelanek ogólnie tak wyglądała na konsolach, że no musisz przytrzymać gałkę, żeby w ogóle wycelować tak nieco bardziej precyzyjniej, więc no też to powodowało naszym spowolnieniu. No oczywiście poziom trudności, no granie należało oczywiście do łatwych. No nie da się ukryć, że no akurat przeciwnicy naprawdę byli tutaj dobrze, no sztuczna inteligencja tutaj naprawdę się nie pierdoliła. Zdarzały się sytuacje, że naprawdę często, gęsto ginęła w grze, więc tutaj widać, że akurat AI tutaj się nie pitoli. W ogóle Rascal, czyli ten finałowy przeciwnik, również stanowił duże wyzwanie, biorąc pod uwagę, że na przykład ten jest o tyle trudniejszy, że potrafi być taki sneaky, a następnie siup i dziagnąć cię z tyłu, a ty tego nie zauważasz i potem giniesz, więc tutaj ta gra jest naprawdę trudna na normalną cenę tego, ale wiadomo, jest ona bardzo wyzwaniowa i nie da się ukryć, że zajmuje to trochę czasu. Jeśli chodzi o technikalia, to gra chodziła bardzo dobrze, nie było jakichś sytuacji, żeby w ogóle się coś zawieszało, jakieś glitche. Nawet jak były jakieś drobne, no to wciąż chodziło to świetnie. Nie da się ukryć też jeszcze i jedną rzeczą, jaką też warto, to też oczywiście dźwięk. No i warto oczywiście wspomnieć oczywiście o dźwięku, między innymi dubbingu. Tak, jakby ktoś nie wiedział, Killzone 2 ma dubbing. Tak, Sony było jedną z niewielu firm, które inwestowało w polski rynek i na dodatek inwestowało w polski dubbing, więc pewnie to wiele tłumaczy, dlaczego PlayStation 3 bardziej zdominowało Polskę niż Xbox. Pewnie dlatego, że Polacy dostawali gry z pełną wersją językową. Znaczy pierwszą, można by powiedzieć, że Killzone to była druga gra z dubbingiem zaraz po pierwszym Uncharted. Więc można by powiedzieć, że tak, ten dubbing trzyma naprawdę bardzo dobry poziom i jest bardzo przyjemny. W ogóle tam głosy są tak co fajne i nie da się ukryć, że no nie było tu jakiegoś cringe'u czy teatralności, to wszystko było takie naturalne bardziej. W ogóle no dialogi po polsku też nie sprowadzały jakoś dziwnie. Po prostu polska wersja akurat wypada bardzo przyzwoicie. I nie jest to z tych wkurwiających, no bo też trzeba pamiętać, że dawniej jeszcze zatrudniano znane osoby by do tych dubbingów. Dzisiaj już nieco się odchodzi od tych znanych person na rzecz bardziej takich aktorów dubbingowych, już bardziej takich doświadczonych. Nawet dubbing w Killzone 2 akurat był z tych dobrych rzeczy. I trzeba przyznać, że niezależnie którą wersję się bierze, no, znaczy w żadnej z tych wersji na pewno nie ma informacji o tym, że gra jest po polsku,
to i tak dostaniecie polski dubbing, który jest dobry. Oczywiście jest jeszcze multiplayer, ale tutaj nie testowałem, no bo najprawdopodobniej serwery już zostały dawno wyłączone i byłaby mała szansa, żeby to przetestować oczywiście, ale słyszałem, że raczej jest on bardzo dobry, więc no. Więc tutaj, jeśli chodzi o multiplayer, to tutaj tą kwestię omijamy, mimo że jest, to może być niemożliwy, no ze względu na to, że może być albo niewiele osób, albo już multi mógł nie działać. No bo to trochę zajmuje, zanim będzie działać. No ale podsumowując, Killzone 2 to jedna z najlepszych strzelanek konsolowych, jakie w ogóle wyszły. Prosta, choć bardzo wciągająca fabuła, feeling dobry strzelania, różnorodność broni, wymagający przeciwnicy, no i oczywiście grafika, która 15 lat temu naprawdę ryła beret i spadały oczywiście szczęki. Oczywiście moja ocena to 9,5 na 10. Za tydzień, jeżeli się uda, choć tego nie obiecuję, że będzie to teraz, choć mam taką cichą nadzieję, będzie Self Hell od While She Sleeps. Nie da się ukryć, że jest to jeden z moich ulubionych zespołów metalcore'owych, zwłaszcza z pochodzących z Wielkiej Brytanii. I bardzo co czekałem na ten album. No i oczywiście tak, zamawiam preorder, który jeszcze nie przyszedł. Jeżeli przyjdzie, to oczywiście zrobię unboxing, a jak nie, to wiadomo. Jeżeli się nie uda, Self Hell nie przyjdzie, no to wtedy wymyślę coś innego przy okazji. Tylko jeszcze nie wiem co. Ale mam nadzieję, że na czas przyjdzie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.